Kontynuujemy serię zwaną Upamiętanie. Przechodzimy do lekcji czwartej, poddanie się Bożym planom. Naszym fragmentem pisma będzie list do Rzymian 12:1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. W całym piśmie Duch Święty nawołuje wszystkich chrześcijan, by poddali się Bogu. Oczywistym jest, że jest to oznaka godziny kryzysu, w której żyjemy. Na horyzoncie widać nowy dzień. Teraz jest czas nocy, czas politycznych, społecznych i religijnych wstrząsów. Jest to czas, kiedy również w Kościele brzmi nuta rewolucyjna. Minęliśmy już punkt przebudzenia w Kościele. Przeszliśmy poza możliwość naprawy lub reformacji. Chrześcijaństwo musi przeżyć niezbędną rewolucję. Jest już zbyt późno, by bawić się sprawami powierzchownymi. Musimy się odwrócić od samolubnych zabaw i porzucić skupione na człowieku próby spowodowania, by religia służyła nam. Konieczne jest, byśmy odwrócili się od powtarzania dogmatów i obrony doktryn do objawienia podstawowych zagadnień i zasad wiary. Musimy postanowić świadomie nie upadabniać się do obecnego systemu świata. Nie dlatego, że takie podejście koliduje z naszą osobowością, ale dlatego, że żyjemy według innych zasad. Nowocześni wierzący wyobrażają sobie, że mogą zdobyć człowieka przez dyskusję z nim. Jest to farsa, która oznacza, że oni nas pokonali. Czasami w leczeniu pacjentów z problemami mentalnymi stosowane są wstrząsy elektryczne, by przełamać w nich stary sposób myślenia i przygotować na nowy. Kryzys moralny i duchowy, prowadzący do poddania się, jest podobnym doświadczeniem. To łamie stare nawyki skupiania się na sobie i przynosi nas do nowego centrum, do Boga. Wcześniej już wskazywaliśmy, że człowiek w buncie przeciw Bogu skosztował tego, czego Bóg mu zabronił. Od tego momentu człowiek stał się centrum, a Bóg już nie był w centrum jego istoty. Człowiek stał się centrum, a jego ja stał się jego Bogiem. Nieraz potrzebne są różne wstrząsy, by nas wytrącić z fałszywego centrum, które sobie ustanowiliśmy. Musi się to wydarzyć, zanim Duch Święty może nas przyciągnąć do ostatecznego centrum, którym jest Chrystus. Póki nie oddamy się w ręce Boże dla dokonania takiej terapii wstrząsowej, nasze zainteresowanie może być zwrócone na przeżycia, grupę, podkreślanie jakiejś prawdy, duchową osobę, naszą pracę lub powody religijne. Wszystko to są marginalne lub fałszywe ośrodki zainteresowania. Pierwszy wstrząs może przyjść w momencie, kiedy mówię: nie namawiajcie ludzi, by przychodzili do Boga po to, by być szczęśliwymi i błogosławionymi. Naszym zadaniem jest zachęcać ludzi, by się obudzili i dostosowali do celu, do jakiego zostali stworzeni. Głównym celem tej lekcji nie jest człowiek, jego dobro ani jego potrzeby. Główny cel to objawienie, kim jest Bóg, byśmy mogli zrozumieć, czego On pragnie i czego chce dla siebie i jego świata. Póki nie uświadomimy sobie, czego Bóg pragnie, nigdy tam nie dojdziemy. Póki nie wrócimy i nie zrozumiemy zasad Kościoła, celu Kościoła i co On ma czynić dla Boga, będziemy produkować takie sztuczne i prowadzone przez człowieka rzeczy, które nazywa się Kościołem.
Naszym pierwszym zamiarem nie jest zwrócenie naszej uwagi na problemy człowieka, ale zwrócenie naszych oczu na samego Boga. Wierzący mogą sobie tego nie uświadamiać, ale jesteśmy albo skoncentrowani na człowieku, albo na Bogu. Każdy wybór, jakiego dokonujemy w życiu, jest testem. Taki test przeszedł pierwszy Adam. Taki test przeszedł też ostatni Adam. Taki test czeka was każdego dnia. Każdy test, każda pokusa pokazuje, czy jesteście skoncentrowani na Bogu, czy na sobie. Nie ma innej alternatywy. Albo Bóg jest centrum naszego świata i dostosowaliśmy się do Niego, albo uczyniliśmy siebie centrum. Kiedy centrum jest złe, wtedy wszystkie nasze kalkulacje są złe. W tych lekcjach rozważymy progresywne otwieranie ostatecznego celu Bożego. I zobaczymy to jako cel Boży, a nie ludzki. Kiedy popatrzymy ze strony wieczności, zobaczymy trzy główne błędy w patrzeniu na historię z innych punktów widzenia. Po pierwsze, ponieważ zwykle zaczynamy ze złego punktu, rozwijamy niewłaściwe punkty odniesienia. Po drugie, ponieważ bierzemy przeszłość, jakby to było wszystko, rozwijamy fatalną krótkowzroczność. Po trzecie, ponieważ zaczynamy źle, nasze procedury są złe i nasz postęp jest na niewłaściwej ścieżce. Ponieważ upadek zaślepił człowieka, jest on dla siebie centrum. Słuchajcie nauki świata nowozielonoświątkowego i zobaczycie, że centrum uwagi w kazaniach jest sam człowiek. Nawet w uwielbieniu, krótkie refreny, które obecnie śpiewamy, w większości mają dogodzić człowiekowi. Człowiek stał się centrum zainteresowania, człowiek stanął na widoku. Patrząc z tego punktu widzenia, pomysły i wynikające z tego metody są pokręcone. Do tego stopnia, że wydaje się, iż Kościół przedstawia Boga, który ma za zadanie tylko błogosławić i uszczęśliwiać człowieka. Niektórzy wręcz twierdzą, że to jest prawdziwa praca Kościoła. Mówią, kto jak nie człowiek jest dla Boga najważniejszy? Może zastanawialiście się, dlaczego Kościół nie doszedł do dojrzałości, jak chciał tego Bóg. Dlatego, że jest skupiony na człowieku. Tajemnica realizacji celu Bożego to skorygowanie punktu widzenia. Bóg musi ponownie być centrum moich pragnień. Boże pragnienia muszą być moimi, a Boża wola moją wolą. Moje chcenie musi być Bożym chceniem. Tylko wtedy Bóg spełnia pragnienia mojego serca. Jezus dał nam wzór modlitwy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. W tej modlitwie Jezus umieścił Boga w centrum. Najpierw musimy się modlić, by nadeszło Królestwo Boże i by spełniła się Jego wola. Wtedy i tylko wtedy możemy się modlić, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jeżeli sobie uświadamiamy, że człowiek stał się swoim centrum, musi nastąpić szczere upamiętanie. Upamiętanie takie, jakiego oczekuje od nas Bóg. Niech Bóg uczyni to objawieniem dla naszych serc.